Szanowni Państwo, jest kolejny rzut 525. Jest to projekt grupy radnych. Referuje Krzysztof Kwalczak. Powołuję się radnego Krzysztofa Kwalczaka do Komisji Rewizyjnej Rady Dziennej 7 Bieżącej. Już to odkryłem swoje powołanie do pracy w tej komisji. Proszę o zgodę. Ja potem Marzeka. Krzysiu, po dzisiejszej sesji stwierdzam, że nie potrzebujesz być w komisji rewizyjnej, bo komisję rewizyjną robisz na sesji. To może nie chcę na sesji. To jest argument za tym, żeby robisz po prostu kwestionujesz wszystko, co rada czy przewodniczący podejmuje, więc nie wiem, po co chcesz dodatkowo jeszcze być w komisji rewizyjnej. Oj Boże, bo mógł pomóc. Marzenka następna była, przepraszam. Ja mam takie pytanie, bo z tego, co ja pamiętam, na pierwszej sesji po naszym zaprzysiężeniu ustaliliśmy i przegłosowaliśmy, że komisja rewizyjna ma liczyć 3 członków. Tak jest. Nie doczytałaś tutaj. Już odpowiem. Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 radnych. Czyli może dopuszczać 4. Niemniej jednak na pierwszym, jak tłumaczyliśmy, przyjęliśmy taki wariant, zaproponowaliśmy, żeby było 3 lub 5, gdyż łatwiej jest wtedy komisji pracować i budować. Szczególnie tak, takie komisje jak jest paru państwach, dwóch, Łukasz i pan Krzysztof, proszę. Ja tutaj nie widzę żadnego problemu. Jeżeli ktoś chce być w jakiejś komisji, to jak najbardziej trzeba to popierać, bo przypominam wszystkim radnym, że dotychczas nie było w naszej tutaj kadencji precedensu, żeby na czyjś wniosek nie zgodzić się i nie powołać danej osoby do komisji. Nie było takiego precedensu. Tak, jeżeli mogę, to się nie zgodzę z tym wnioskiem, dlatego że tam jest szczególna komisja. Jaka szczególna komisja, ona musi istnieć, jedyna komisja statutowa. Jest określone, prawda, przyjmą na początku kadencji zasady 3-osobowe i myślę, że zresztą liczba nieparzysta osób tej komisji tylko ułatwia jej pracę. Nie ma znaczenia, bo jeżeli jest jeszcze chciałbym się odnieść poza tym do obecności pana Krzysztofa w tej komisji. Nie uważam, że byłby do komisji rewizyjnej. Przepraszam, tak by powiedzieć. Z racji tego, iż sam wielokrotnie nie przestrzega tego statutu, nie zna go, myli się... Tutaj wszystkich członków komisji czy znają. Myślę, że nie jest dobrą kandydaturą, to jest moje zdanie. Mam prawo nie wyrazić. Samo tylko wracając jako przewodniczący Komisji Sportu, nie umiał składać protokołów nawet w terminie, nie składa tych protokołów. Przepraszam bardzo, Krzysztof Kwalczak teraz ma głos. Czy w Marzence odpowiem, w paragrafie 2 jest zwiększenie członków komisji. Jeżeli Łukasz uważa, że dokładna znajomość statutu jest ważnym kryterium, proszę przewodniczącego komisji o opisanie kompetencji. Ja proszę przeciąć się, nie wypowiadał, rozmawiamy o projekcie uchwały. Pana dziękuję. Wniosek o zakończenie dyskusji. Tak. Popieram. Kto z Państwa jest za zakończeniem dyskusji? Kto jest przeciw zakończeniu dyskusji? Kto się wstrzymał? Zakończyliśmy dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej brzmienia? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała nie została przyjęta.